Cześć, witam Was w analizie kryptowaluty EOS. Przyjrzymy się temu projektowi pod względem właśnie projektowym. Zobaczymy, jak wygląda praca nad tym produktem, biorąc pod uwagę postęp programistów, co dzieje się ciekawego w kodzie i spróbujemy zobaczyć, jakie błędy w tym projekcie zostały znalezione, bo tutaj temat jest naprawdę bardzo ciekawy. Nasze rozważania zaczniemy od serwisu CoinPaprika. Przejdziemy sobie do zakładki Overview. Widzimy tutaj, że mamy do czynienia już z działającym produktem. EOS, parę słów wstępu może o tym projekcie. Jest to kryptowaluta, która bazując na własnym blockchainie umożliwia tworzenie zdecentralizowanych aplikacji, organizacji oraz smart kontraktów. Czyli jest to według założycieli konkurent dla najbardziej znanego projektu z taką funkcjonalnością, czyli Ethereum. Zakładka Code Progress. Tutaj widzimy, że od jakiegoś czasu prace programistyczne na tym projekcie bardzo wyhamowały. Ostatnia duża zmiana była wprowadzona 18 lutego. Od tamtego czasu tylko drobne prace. Tutaj widzimy, że w przeciągu tygodnia czasu 19 commitów, 15, 12. Biorąc pod uwagę to, że w projekt zaangażowanych jest ponad 200 osób, jest to stosunkowo niedużo. Tutaj też drobna korelacja ilości commitów ze spadkiem ceny jest widoczna. Przejdźmy sobie na GitHuba tego projektu. Widok organizacji. To jest dosyć duży projekt w przeciwieństwie do poprzedniego analizowanego. Mamy tutaj cały blockchain, mamy tutaj całą infrastrukturę do utrzymania tego typu serwisu, także jest to dosyć rozbudowana organizacja składająca się z 90 repozytoriów, także tutaj dosyć sporo pracy, jak do tej pory to wymagało od programistów i nadal wymaga. Projekt ten z programistycznego punktu widzenia musi zapewniać właśnie bardzo duże wsparcie i dostarczyć bardzo dobrą dokumentację dla programistów, czyli dla osób, które będą de facto tworzyły te smart kontrakty, które będą tworzyły te zdecentralizowane organizacje na tej platformie. Bez tego, no niestety, nic tutaj się nie będzie dało wskórać. Przejdźmy sobie do głównego projektu tej organizacji. Projekt ten jest pisany głównie w C++ oraz w technologii WebAssembly. Także to są bardzo wydajne narzędzia. README dosyć obszerne, naprawdę przygotowane pod ewentualną współpracę z zewnętrznymi programistami. Prawie 12 tysięcy commitów. To wszystko oczywiście robi wrażenie. Przejdźmy sobie do zakładki Issues. 230 otwartych zleceń mamy na tę chwilę. Tutaj można zwrócić uwagę na to, że aktywność programistów od jakiegoś czasu jest bardzo niska. Praktycznie jej nie ma. Nie mamy aktywności od 14 lipca. Czyli na dzień dzisiejszy to jest prawie miesiąc czasu, a dużo jest otwartych zleceń, którymi należałoby się zająć. Niestety nie widzimy, czy ktoś to robi, czy nie, jaki jest status tego wszystkiego, a trochę tutaj tego jest. Tutaj proszę zwrócić uwagę na issuesy otagowane jako błędy, czyli to są te czerwone. Może przefiltrujemy sobie je. Mamy 17 issue
oznaczonych jako poważne błędy. No i niestety nie znamy, jaki jest stan pracy nad tym projektem. Widzimy tylko, że dwa są w trakcie realizacji. To moim zdaniem dosyć słaba statystyka. Zakładka pull request. Ponownie 20 potencjalnie możliwych do wprowadzenia zmian w kodzie i też nie za bardzo widać postęp. Dużo z nich wymaga jeszcze przejrzenia, nawet są też odpowiednio otagowane jako wymagające przejrzenia ze strony kierowników tego projektu. Na pewno warto śledzić, jeśli chodzi o ten projekt, postęp prac tutaj, żeby wiedzieć mniej więcej, co się dzieje, na jakim poziomie to wszystko stoi, bądź dlaczego tak wolno idzie. Zakładka Projects. Tutaj nic nie mamy. Wikipedia, wiki. Sekcja wiki na GitHubie nie jest prowadzona tego projektu. Oni za to mają dosyć obszerny portal dla deweloperów. Bardzo fajnie przygotowany. Od razu tutaj widzimy biblioteki do większości najpopularniejszych języków, jakichś środowisk programistycznych, software development kity, czyli wszystko to, co programista powinien mieć zapewnione, aby móc rozwijać projekty oparte właśnie o platformę EOS. Zakładka security. Tutaj też nic nie ma, ale dobrze wiem, że EOS również prowadzi swój profil na portalu HackerOne, dlatego tam bliżej się temu przyjrzymy, a są dosyć ciekawe rzeczy. Zakładka Insights. O, dosyć mała właśnie aktywność. Nie za bardzo jest tutaj co komentować. Weźmy sobie w ujęciu miesięcznym. 44 zamknięte issue, 20 otwartych, dużo zmerdżowanych, włączonych do kodu pull requestów. Programiści biorący udział w projekcie. Zobaczmy sobie, ile jest. No właśnie, ostatnio jakieś większe dodatki odnośnie funkcjonowania projektu były na początku czerwca. Na pewno można stwierdzić, że projekt troszeczkę przyhamował. Community. Widzimy, że brakuje tutaj zasad dołączenia swojego kodu do projektu. Brakuje też szablonu zgłaszania issue. Komity. Tak już mówiłem wcześniej, od około miesiąca nic się w projekcie nie dzieje. Code frequency. Tutaj widać, w pewnym momencie zespół deweloperski był bardzo niezdecydowany. Trochę dodawał, trochę usunął. Pytanie, ile z tego, co dodał, później usunął, bo jeśli tutaj mamy ten sam kod, najpierw dodany, potem usunięty, to może świadczyć o małej efektywności pracy programistów nad tym projektem, czyli mogą poświęcać zbyt dużo czasu na rzeczy niepotrzebne lub rzeczy, które później okazują się niepotrzebne. Gra w zależności. Tutaj nie mamy nic. Sieć projektu. Myślę, że w przypadku tego produktu możemy sobie to opuścić. Co ciekawe, projekt EOS ma swoją witrynę na portalu Stack Exchange. To właśnie świadczy o tym, że projektem jest bardzo mocno nastawiony na programistów i na osoby
rozwijające własne projekty na tej platformie. Coś takiego musiało być zapewnione tutaj przez organizatorów całego projektu. To jest zdecydowanie plusem tej platformy. Nawet na portalu Stack Overflow widzimy tutaj dużo pytań otagowanych dla tego projektu. Podsumowanie szybkie commitów na CryptoMiso. Znajdziemy sobie nasz projekt. Widzimy dopiero 20 miejsce. Zdecentralizowana baza aplikacji bazująca na WebAssembly. Uruchomiona ponad 2 lata temu. I portal HackerOne. Tutaj dużo ciekawych rzeczy. Oczywiście ewidentnym plusem jest to, że organizacja ta prowadzi swój profil na tym portalu, co umożliwia zgłaszanie błędów dla tego projektu przez programistów. Tutaj proszę zwrócić uwagę, dużo błędów bardzo wysoko wycenianych. Są osoby, czasami nawet jedna osoba posiada kilka zgłoszonych błędów w tej platformie wycenianych na 10 tysięcy dolarów. Oznacza to, że zespół deweloperski tego projektu przyjął ten błąd i uznał go na tyle istotnym, że zdecydował się wypłacić aż tak duże nagrody. To naprawdę robi wrażenie. Tutaj widzimy też parę mniejszych po 250 dolarów, ale tutaj na przykład mamy jedną osobę. 5 błędów, gdzie każdy na każdym zarobił 10 tysięcy dolarów. Także to oddaje skalę zjawiska. Tutaj 6 błąd przez tą osobę. 7, 8, 9, 10. Ha, niesamowite. Tutaj kolejne 2. No, użytkownik Yukishen naprawdę zarobił bardzo dużo pieniędzy na tym produkcie. Dziękuję. To wszystko, jeśli chodzi o projekt EOS. Jeśli pojawiły się u Was jakieś pytania związane z tym, co teraz mówiłem, to zapraszam do pozostawienia ich w komentarzach. Na pewno nie pozostawię ich bez odpowiedzi. Dziękuję. Cześć.